Ja nie wiem, co będzie widać na tym nagraniu, dlatego, że jest ciemna noc, a GoPro nie specjalnie kręci dobrze w słabych warunkach oświetleniowych, ale oto ekipa szykująca się wejścia na turbacz nocne. Przygotowania. Ksiądz proboszcz właśnie robi coś. Ja nie wiem co. Montuje stóp tuty. Stóp tuty. Ja do tej pory już nie wiedziałem, że coś takiego istnieje w ogóle. Ja myślałem, że jak Jacek mi napisał zapytaniem, czy ja mam coś takiego, to ja myślałem, że on żartuje. Albo że coś mu się źle napisało. Proszę, nie prowokuj mi, Jarek, bo będzie tak jak na naszej pielgrzymce. Mówisz o naszych rozmowach? Tych tak, naszych tych abstrakcyjnych. Tak. Czegoś się śmiali. Kurde. Czyli jestem tu ja? Czyli ja? Ja? A jak mnie nie będzie widać, bo to tak. Ktoś mnie może poświecić na mnie? Na tego? Widać mnie? Nie wiem, czy mnie widać, czy nie widać. O! Nie widać? Teraz dobra. Jest z nami Karolina. I jest z nami Emilka. No i nasz kierownik zamieszania. Ja nie jestem żadną kierownikiem. Nie no, ja jestem kierowcą, a ksiądz proboszcz kierownikiem. Kurde, nie denerwuj mnie. Teraz męczę się z przeprowadzeniem sznurówki. Dobra, samochód postawiliśmy jakoś tam. I zaczynamy tu. Tu się zaczyna szlak. Nie tu, tu gdzieś. Tu. Tu? Czy tu? Tu gdzieś. Gdzieś tu. Nie. Chyba no, mam nadzieję, że nie, bo tutaj... Więc teraz będziemy... Obciąć? Pewnie teraz w nocy to nie będziemy dużo kręcić, chyba że będziemy mieli coś mądrego do powiedzenia. Czyli raczej nie będziemy kręcić. Ale potem będzie ładny wschód końca pewnie. To na razie. Parę razy musieliśmy się wracać do punktu wyjścia i od nowa szukać drogi. Ale w ogóle nie było widać szlaku, niczego. O Babiej Górze mówiłeś. Bo włączyłem nagrywanie, jak już było w połowie. Zobaczcie, po czym my idziemy. O, mokre. To będzie dobrze? Nie. Ale będzie więcej dramaturgii, no będzie taki rozmyty obraz w ogóle. Poruszająca się kamera. Czyściłem tym okulary. Chciałem tutaj zrobić. Swojego? Zrobię jakieś takie, że nas no, goni nas jakiś ryś, tak? Czy coś, ale to. Biskup? Uwaga, będę świecił trochę na ciebie, żeby było widać cię. Kamera cień rzuca. To ja fryzurę sobie uprawię. Dobra. Dziewczyny jak? Super, cudownie. Cudownie. Super. Do kamery to... Ja tu jestem. Tu na kamerycznych była. Dla kogo ten wywiad? Dla Telewizji Polskiej. A to powiem 1000. Pamiętasz taki kabaret? Tak. Laskowika. Laskowik, z tyłu sklepu. To jest szlak. Proszę Państwa, tak wygląda szlak. O, ja tu może mocniej zaświecę. Ale nowość, Hareczku, no to jest... Odkrycie. Odkrycie. Ale nie chodzi mi o to, że on tak wygląda i my po takim czymś idziemy. I to cały czas pod górę. Jak ktoś taki biały dywan rozłożył na tym, na tej drodze. To... A kto taką mocną czołóweczkę? Ja mam taką, ja mogę. A może ja mam propozycję, byśmy szli w ogóle bez świateł. No nie, śmiało. Nie. Tak jak Polacy chodzą po górach. Dawno nie słyszałem nic bardziej odpowiedzialnego. śmiałego, będę ich grzeczny. No ale no, trzeba jakieś takie nowe rzeczy wymyślać, nie? Niektórzy biegają w samych slipkach po górach, nie zimą. Ale możemy za to iść tyłem.
To też już niektórzy próbowali gdzieś tam w Alpach robić jakieś Mont Blanc właśnie tyłem, żeby wejść. Mamy raczki. Założyliśmy raczki praktycznie od samego początku, bo się inaczej nie da iść. A chodzi o Janusza Raka, czy...? Raczki, powiedziałem, nie. Czyli Krzysia Raka. Powiem tak, im bliżej jesteśmy tego schroniska, tym mniej mam ochotę na te abstrakcyjne rozmowy, szczerze powiedziawszy. Dobra, wyłączam kamerę, popili, pojadli, to w drogę. Nie. Widać Emilię, co prawda od tyłu, ale to jest ona. No, fajnie. Uwaga, zaświecę się na chwilę w ciebie. Dobra. O, tutaj, bo to jest tak, ciemno. Alpinista jak... numer jeden. Uwaga, świecę. Uwaga, świecę. Alpinista księża, numer trzy. Księża, a teraz ktoś na mnie musi poświecić. Ja mogę? Poświecić, ale to trzeba poświecić. Kurczę, a jak to się... No jak włączysz lampkę, to możesz wtedy na mnie świecić, a tak to się nie da. A dobra, bo myślałem, że mam jeszcze dodatkowo... I alpinista numer 4. To ja. Czyli ty? Tak. A pamiętajcie, że pierwsi będą ostatnimi i odwrotnie. Dobra, zaświecam to. Czyli mamy 2 godziny trasy za sobą. Została nam jeszcze godzinka. 3 godziny. Jak 3 godziny? Nie słuchajcie Arka, bo on przez całe życie wprowadzał ludzi w błąd. To są ciężkie zarzuty. To są ciężkie zarzuty. Ale jeszcze niczego nie piłem. A dzisiaj planujemy coś... Nie, nic nie planujemy dzisiaj. Wodę będziemy pić. Przecież będzie zamknięty ten... Bar będzie zamknięty, tak jak na Babiej Górze, to też próbowaliśmy coś znaleźć. A wpuszcz na nas w ogóle ukraść komuś? Nie. Czyli te karty będziemy grać na dworze. Tak, no jak prawdziwi alpiniści. To trudno nazwać nas alpinistami na turbaczu, ale... Powiedz słowo alpinista od tyłu. Jesteśmy turbaczami. To pasuje. Chociaż na turbaczu ludzie też ginęli. Obyśmy to nie mieli. Ale przed nami. Nie. Z braku czołówki. Dobra, wyłączam. Wyłączam, jedziemy dalej. Drodzy oglądacze, uwaga, świecę na ciebie, żeby cię było widać. Jeszcze 10 minut na szczyt idziemy. Idziemy, tak? Idziemy. 10 minut na szczyt turbaczy. Doszliśmy do schroniska. No, nic tu nie będzie widać w tej GoPro kamerce, ale będzie słychać, co mówię. W pełnym składzie, strat nie odnotowaliśmy, ani w sprzęcie, ani w ludziach. Kolejność nieprzypadkowa. I 10 minut na szczyt jeszcze. I demokratycznie stwierdziliśmy, że idziemy jeszcze na szczyt, zanim pójdziemy do ciepełka. Która jest godzina w ogóle? Nie. Jest za 19:43. Czyli szliśmy 3 godzinki. 3 godzinki. Dobra, no to idziemy na ten szczyt. Szczytny. Dobra, kręcimy. Jesteśmy na szczycie turbacza. Idę tą tabliczkę tam ładnie sfilmować. Będzie widać. Turbacz 1310 metrów nad poziomem morza. Karek oświeci, bo zrobię wam zdjęcie.
co? Hurra! Hurra! Hurra, hurra, hurra! Hurra! Czekaj, podejdę bliżej. Czy ja mogę włączyć jeszcze jakiś dodatkowy Jupiter? Tak, mam jeszcze dodatkowy Jupiter. Arek, daj latarkę w prawo moje. To? Tak. Jeszcze, podejdę. O, już, ale tylko na moment mi się zaświeca ten. Rewelacja. Dziękuję. To było zdjęcie pamiątkowe. Together? 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 Nie. Po co? Dlaczego kręcisz teraz? Kręcę teraz, bo wstaliśmy właśnie rano. Z łóżka. Mamy... Wszyscy wyspani. Tak, wyspani, jesteśmy wypoczęci. Wstaliśmy z łóżka, proszę pokazać łóżko. O, to jest jedno łóżko. Kurde, to jest mokre. Łóżko numer 2. I łóżko numer 3. Spaliśmy na tych ławkach. No, za parę minut wschód słońca, więc zbieramy się i idziemy, będziemy kręcić na zewnątrz. Czynimy przygotowania do zejścia. Znaczy w sensie na dół, z góry. Wejścia? Zejścia. Wyżej mamy wejść? No, tam się namęczył. Ale to dopiero pół. No i co? Dla tego widoku warto było wejść. No i nie zdążyłem tego nakręcić. Proszę księdza jeszcze raz, co? Cześć. Babia jest, ale jestem na górę tyłem. Kurde, ja nie chcę powódki, ja wiem, że mam stawać. Patrz, patrz, już wychodzi. Już wychodzi. Będziecie na YouTubach. Dobra. Sprzeciwu nie słyszę. Dobra, koniec tego. Spać nie możecie, czy co? Koniec tego kręcenia. To robi zdjęcie, czy trzeba przytrzymać? Nie, filmik.
cztery są tam, cztery tam są. No i wstało słonko, bo nie miało innego wyjścia. Tam w oddali Tatry. Was tak mało nakręciłem, bo żeście się tam tak rozbiegały robiąc te zdjęcia. Uwaga, kamera nadjeżdża. To co, zaczynamy zejście w dół, na dół, do samochodu, tak? Tak, dokładnie. Uwaga, nagrywa się. Chciałem nagrać kawałek szlaku. Teraz, jak jest widno, schodzimy na dół. Ważne wiadomości przekazuję, że schodzimy na dół. Kluczowe. Tak, tak. No są takie istotne. Zwłaszcza, że ten film będą oglądać dopiero jak już zmontuję go jutro, tak. Kiedy będzie już pewne to, że przeżyliśmy tą wyprawę. No ja mam zamiar. Chociaż właściwie przygotowuję się do Paruzji, także będzie radosny, najbardziej radosny dzień. I co, podobało się wszystkim? Bardzo. Znaczy, super, jeszcze finał. Jeszcze się nie skończył zresztą. No, jeszcze finał nakręcimy przy samochodzie, jak już rzeczywiście będziemy mieli końcówkę. Reżyserze. Reżyserze. Adasiu, reżyserze. Adasiu. Dobra, zaczynamy się. Idziemy. Ja naszej. No, zakończyliśmy wyprawę. Bez strat. Jesteśmy z powrotem przy samochodzie. Razem to ja nie, też się pokażę. Nie, poza samochodem. Przy samochodzie, prawda? Nie powiedziałeś w samochodzie. Nie, przy. Przy? No, stworzymy. A no, może jestem po prostu głuchy dzisiaj, nie? No ci co, udało się, misja wykonana. Misja? No misja. Dobrze. Niech będzie ta misja. Wracamy do domu.